Halo, halo, dzień dobry, witam serdecznie. Słuchajcie, Krushen Arena, dla mnie nieprawdopodobny dzień. Wspaniali goście dzisiaj u mnie, Michel Thierry. Dzień dobry. Dawid Jańczyk, słuchajcie, ogromnie się cieszę, że tak zacne osoby odwiedziły tutaj naszą Krushen Arenę. Mamy dla Was dzisiaj bardzo ciekawą rozmowę, słuchajcie, jak potoczyły się kariery dwóch wspaniałych, słuchajcie, ludzi mocno związanych z piłką nożną. Agent piłkarski, piłkarz, komentator sportowy, dyrektor sportowy, scout, menadżer Michel Thierry. Będzie kilka słów prywatnie, poprosimy Michela o krótką historię, może aby powiedział kilka słów. Michel ma podwójne obywatelstwo, jest Polakiem, jest Belgiem, francuskojęzycznym. Natomiast drugi nasz gość, Dawid Jańczyk, słuchajcie, gwiazda wielkiego formatu piłki nożnej, mistrz Polski z Legią Warszawa, mistrz Polski z CSKA Moskwa. Mistrz Rosji. Z Puchar Rosji i wicemistrzostwo. A, wicemistrzostwo i Puchar Rosji, słuchajcie, z CSKA Moskwa. Ku ścisłości przypomnę tylko, że jeden z największych transferów piłkarskich, słuchajcie, naszego pokolenia, 4,2 miliony euro za niebagatelną kwotę. Dawid z Legii Warszawa trafia do CSKA Moskwa. Słuchajcie, piłka nożna, którą pokochałem bardzo dawno temu, słuchajcie, to nie tylko ogromna pasja, ale też właśnie wielkie pieniądze. Słuchajcie, dżentelmeni o nich nie rozmawiają, ale mimo wszystko i Michel, i Dawid obracali się w tym właśnie świecie magicznym. Słuchajcie, cyfr, które no, wielu z nas, słuchajcie, nawet nie do końca potrafi sobie wyobrazić. Natomiast, kochani, nasze spotkanie ma na celu taką konfrontację troszkę. Panowie spotkali się ze sobą. Kiedy to było, panowie? Ile lat temu? Kto pamięta? Pierwsze spotkanie? 18? Więcej będzie, nie? Nie wiem dokładnie, ale się spotkaliśmy się kilka razy i nawet bez spotkania mieliśmy różne tematy i zmiany zdania. Okej. W każdym razie, kochani, 18 lat temu po raz pierwszy spotkali się panowie. Tak jak Michel powiedział, słuchajcie, były różne pomysły na karierę piłkarską. Jak się potoczyły losy, o tym porozmawiamy, słuchajcie, w naszym materiale. Także może inaczej, może w dwóch słowach, Michel, jak mógłbym cię poprosić, dwa słowa na temat. No właśnie, nie chciałbym tutaj zabierać twojej historii, ale dziadek, babcia, Małopolska, Wielkopolska, Stokłosa, Majszak, jak pamiętam, to są twoje polskie korzenie. A jak to się potoczyło dalej, powiedz? Ale dalej ja przyjechałem do Polski, kiedy miałem 32 lata, okay. I zaczynałem mieszkać w Polsce i poznać te sferze o piłkę nożną. I to dlatego właśnie może mi dochodzić do nasza relacja z Dawidem, gdzie on był taki nadziei od Polski piłki nożnej. On grał do mniejszy klub tam w górę, ja widziałem go i po prostu jak nie miałem kontakt z nim i tak było dawno, byli jeszcze książki telefonicznie, szukałem na jego nazwisko. Pierwszy nie był dobry, drugi nie był dobry i na trzeci rozmawiałem z matką, okay, który mi połączył później do Dawida, gdzie mieliśmy ta relacja właśnie dosyć sympatyczna i spokojna. Ja miałem nadzieję do niego, myślałem, że może kierować jego kariera, ale on był już jeden krok do przodu, bo mi powiedział, że jest w Austrii, jest na testy w Legii. I powiedziałem do niego, jak on był na taki poziom, szeroki drogi. Słuchajcie, zanim oddam głos Dawidowi, chciałbym powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz, kochani. Michel Thierry urodził się w Belgii, w wieku 30 paru lat trafił do nas, jak mówił, do Polski, do Oleśnicy.
Tak, do Oleśnicy, czyli tutaj województwo dolnośląskie. Natomiast słuchajcie, kochani, jako agent piłkarski przeprowadził wiele wielkich, głośnych, spektakularnych transferów. Słuchajcie, żebyśmy wszystkich nie wymienimy, bo nie jesteśmy w stanie, ale te takie bardziej spektakularne, jak Włodarczyk, jak Kuźba, Włodarczyk, Tomasz Kłos, Dariusz Dudka. Okej, to wszystko jak Auxerre teraz wymieniasz. Natomiast do Anderlechtu zdaje się... Marcin Wasilewski, kochani. Adam Cierkas do Queen's Park Rangers. No właśnie, dlatego słuchajcie, ja w tej chwili chciałbym przytoczyć kilka słów na ten temat i Dawid, który był właśnie w obiekcie zainteresowania Michela. No właśnie, Dawid, jak się dowiedziałeś, że Michel interesuje się Twoją karierą piłkarską? Tak jak powiedział Michel, że zadzwonił wtedy do moich rodziców, konkretnie do mojej mamy. Odebrała telefon, porozmawiali chwilę i mama przekazała mi, o czym rozmawiali. Ja wtedy miałem bodajże, nie miałem od 17 lat, czy może już skończony, już nie pamiętam teraz. I to była nasza pierwsza wtedy rozmowa przez telefon. Ja już tam miałem też już nagrano wyjazd na obóz z Legią. I jakby ta nasza rozmowa wtedy wyglądała w ten sposób, że Michel był zainteresowany, ja też, nie ukrywam, ale z racji tego, że już jechałem na obóz do Legii Warszawa, już było wszystko jakby poukładane. Ja nie wiedziałem, czy tam zostanę, czy nie zostanę, bo to różnie bywa, też byłem na testach 2 tygodnie, udało się pozytywnie przejść i zostałem, ale no na tamten moment nie mogłem jakby powiedzieć tak, działajmy razem. No, już jakby miałem zobowiązania też do innych ludzi. To jest bardzo fajnie tłumaczone i nawet czy to jest tak dawno, on i ja pamiętamy dosyć dobrze te rozmowy telefonicznie i to jest doskonale, jak Dawid powiedział. Ja byłem interesowany działać, szukać coś dla niego, bo wierzałem do jego potencjału, ale na drugiej stronie, jak on miał już coś układane, nie na pewno, nie za 100%, bo tam nie wiadomo, czy uda w Legii i niestety dla mnie i fajnie dla niego udało. Tak. I pamiętam, jak on mi powiedział, on mówi, a co ja muszę robić? Nie mogłem hamować albo zmienić kierunek, albo zamieszać. Powiedziałem, słuchaj, jak jesteś w Legii, zrób najlepiej. Idzie dobrze, podpisuj. Nie idzie, może mi pogadać. Ale fajne było, bo jak on miał talent, szybko podpisał do Legii właśnie. Nie trenował dużo do Austrii, bo nie dali go do niego dużo czasu na biegania, ale Wagner szybko... Bo miałem tydzień tak naprawdę, jeszcze musiałem, przyjechałem tam na obóz samochodem, pamiętam jak to wyglądała ta sytuacja, bo nie było miejsca w samolocie już wtedy, to wszystko szybko się działo, Legia, jechałem samochodem, jeszcze pamiętam ich z lotniska odbierałem. Rozumiem, w Wiedniu, tak? Tak, w Wiedniu. I to fajnie tak wszystko ta sytuacja, no i później tam wywalczyłem sobie miejsce dość szybko. Tych testowanych między tymi testowanymi zawodnikami, nie? Że mimo wszystko wszedłem z takim dużym kopytem. Słuchajcie, przyjemnie się tego słucha, natomiast chciałbym tutaj w dwóch słowach przypomnieć, Dawid rozpoczyna swoją karierę jako 6-letni chłopak. Słuchajcie, w Sandecji Nowy Sącz rozwija się bardzo szybko, bardzo dynamicznie, bardzo szybko gra z seniorami, jeżeli dobrze kojarzę. Nie, jakby nie umyka to uwadze, słuchajcie, właśnie kilku osobom, między innymi panu Kopcowi, jeżeli dobrze mówię. Tak, no, on jest z mojego rodzinnego miasta. Czyli również z Sącza. Tak, z Nowego Sącza i on też już działał wcześniej z Maciejem Korzynem. Rok wcześniej tak naprawdę zaczęli współpracę, no i później ja po tam jakim debiucie w pierwszej drużynie w Sandecji w wieku 15 lat. No i później całe to moja jakby historia zaczęła przybrała na tempie, te mecze, no i wyjazd przede wszystkim do Chelsea na testy. W tamtym okresie było to wielkie wydarzenie, wielki boom. Przepraszam, czy wy poznaliście się przed testami w Chelsea, czy czy kojarzysz ten moment? To było po. To było po, tak, czyli już po przyjeździe, tak? Bo, ty już widziałeś o tym, Michel, tak? Bo to jest, co jest interesujące u niego, że on był taki już dorosły na tematu
technicznie, taktycznie w piłce, bo to był młody chłopak, który nie grał najwyższy poziom i który właśnie się załapał w Legii tam na testy, a później nie był tu w Polsce żadne hamulce. Od razu on był jeden ważny napastnik od Legii, strzelał bramki, asystę robił do reprezentacji młodzieżowej Polski też. Ważny moment do właśnie do Mistrzostwa Świata U20, gdzie tam byli dobre drużyny, jeszcze lepsze niż do tych Mistrzostw Europy do Broki na U19. A potem reprezentacja polska. Wszystko poszło bardzo szybko u niego, bo on miał olbrzymi potencjał i to był piłkarz, który miał bardzo dużo umiejętności i który umiał pokazać to na murawę. Słuchajcie, zatrzymajmy się na chwilę, bo tu jest dosyć ważna, istotna informacja. Kiedy kariera Dawida nabiera naprawdę mocnego rozpędu z kopyta, czyli Chelsea, Wiedeń, tam słuchajcie, szybka konfrontacja z Legią Warszawa, zainteresowanie wielu klubów, trafia się kolejna niesamowita gratka, Michel. Zdaje się w Grodzisku czy we Wronkach mamy mecz. Mamy mecz, gdzie reprezentacja Polski podejmuje twoją Belgię. Tak. Dwa słowa na ten temat. To jest bardzo fajny temat. Nie wiem nawet, czy się spotkaliśmy się, czy on widział. Widzieliśmy się. To było fajne, bo do Grotlina był dobry kontekst, fajny murawę. I właśnie można powiedzieć, moje dwie kraje grali przeciwko siebie. A tam, jak ja byłem, znałem, jakie piłkarze byli w Belgii, ten okres nie byli znane, jak byli młode. My później taki Fellaini, taki Witzel, bramkarz się nazywał Bailly, ja byłem jego menago. Później Logan Bailly grał do Genk i do Borussii Mönchengladbach. Teraz on jest trener bramkarza od Wismiściem albo trzeci klub w Belgii, l'Union Saint-Gilloise. I tam właśnie byli dwie dobre napastnice na stronie Polski, Dawid Janczyk i Orzymczuk. Mm-hmm. Dlatego przed meczem zadzwoniłem do trenera od Belgowie i powiedziałem: uważaj na Janczyka i Orzymczuk, bo to jest dobra para, a ten nie wiem, czy dobrze mi słuchał, bo Dawid ścierał cię bramki, Belgowie byli na kolana, a teraz możemy widzieć, że ta drużyna Belgia była mocna, bo te piłkarze jeszcze Witzel grał w Atletico Madrid, Fellaini grał do Manchester United, a był 3-0 hat-tricka od Dawid Janczyka, dlatego... Słuchajcie, sytuacja jest nieprawdopodobna. Michel w trakcie naszej rozmowy ci wspomniał, że Dawid był jednym z najlepiej zapowiadających się talentów w polskiej piłce nożnej. Słuchajcie, kochani, dokładnie tak było. Potem kolejna przeprawa, zaraz damy głos Dawidowi, zapytamy go, jakie on miał odczucia z tego meczu. Słuchajcie, było, nie było, naprawdę graliśmy Belgię, bardzo solidną ekipę. Potem chyba to zwycięstwo otworzyło nam drogę na Mistrzostwa Świata do Kanady. Ale obok tego i później będziemy wrócić do tego, tak jest historia, kiedy jest pisane, do tego grupa była też Czechy i Czechy mieli też dobre piłkarze. Był też jeden młody obrońca, który się nazywał Mazuch. I Mazuch będzie wrócić do naszej historii później. Tak, słuchajcie, tak, o Mazuchu też porozmawiamy, bo to jest bardzo ciekawa historia. Za parę chwil dojdziemy do tego momentu, natomiast zatrzymajmy się na chwilę właśnie przy tych Mistrzostwach Świata, bo tak naprawdę, słuchajcie, chyba na tych mistrzostwach w Kanadzie, Dawid, otworzyłeś wszystkie drzwi futbolowe na tamten moment na świecie. Dwa słowa powiedz o samym meczu z Belgią, jak to... Z meczu z Belgią, no to
byłem mega przekonany, że ten mecz wygramy. I to też podczas rozmowy z trenerem, bo był nam ten mecz potrzebny do tego, żeby wyjść na Mistrzostwa Świata. I byłem naprawdę w 100% pewny, że to będzie dobry mecz. I tak się stało. No, nie miałem dużo sytuacji, bo miałem bodajże 4 sytuacje tak naprawdę, z czego 3 strzeliłem. Ale to też wiedzieliśmy. Wiedzieliśmy, że gramy z bardzo dobrym zespołem, że będzie tego mało, ale też wiedziałem, że mam duże wsparcie w swoich kolegach, że oni na mnie liczą, ja musiałem i liczyłem na nich i to wszystko fajnie nam współgrało. Mieliśmy bardzo też mocną ekipę, bo czy Filip Burchard, czy tak Kamil Oziemczuk, to byli naprawdę solidni piłkarze. I pamiętasz, kto wtedy prowadził kadrę? Oczywiście, Michał Lubisz. Okej, Michał Lubisz, pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Można powiedzieć, że to jest Dawid, który po prostu zabił Belgowie. Zabił. Jak sobie powiedz, ty Michel z tym porodziłeś, bo przypominam, Michel ma serce podzielone równiutko na pół. Z jednej strony biało-czerwono, z drugiej czarno-żółto-czerwono. Ale ja nie mam podzielone, ja co mnie interesuje, to jest piłkę nożne. Okay. I to są dobre piłkarze. Jak powiedziałeś wcześniej, porównywać, po tylu lat, gdzie w Polsce byli zawsze dobre napastnicy, jak Lubanski, jak Szarmak, rozmawiamy o dziewiątki. U niego są dwie parametry, które są bardzo pozytywne. Pierwsze to był młodości, jak Lubanski grał, kiedy miał 16 lat na wysoki poziom i to był fenomenalnym piłkarzem. Dawid też miał te parametry, ci szybkości, ci chciał sprawą nożną, ci czucienie gry, ci analizy gry. I on nie miał, jak ja powiedziałem na początku, on nie miał żadne hamulce do tego, bo to było kroku po kroku do przodu. To nie jest łatwo się załapać do Legii, który był ten okres najlepsza drużyna w Polsce, który grał w Puchar Europie i który miał takie znane piłkarze. Na stronę psychologicznie to nie jest łatwo. Potem on mówi, że on widział, że z Belgami będzie dobrze. Ja nie wiem, on miał 4 piłki, strzelał 3 i hat-trick, to jest coś fajnego. I jeszcze najlepszy krok, to otwiera możliwości do Mistrzostwa Świata U20, to znaczy tam mamy już najwięcej i najlepsze drużyny światowe, które i on też tam błyszczał, jak ten Mazur też błyszczał. Dlatego słuchajcie, chciałbym jeszcze raz podkreślić jedną rzecz. Słuchajcie, ciężar gatunkowy moich dzisiejszych wspaniałych gości jest nieprawdopodobny. To, że nasz strop wytrzymuje, to dlatego, że to solidna płyta. Naprawdę wspaniali ludzie, wspaniały wzięty agent, wspaniały piłkarz. Ja mogę się tylko cieszyć, że moja skromna osoba może tutaj w tym towarzystwie przebywać. Słuchajcie, po tej Belgii, kiedy trafiliście, Dawid, do Kanady, tam w fazie grupowej zdaje się Stany Zjednoczone, Korea i Brazylia. Słuchajcie, trzy zacne firmy i może dwa słowa o tym. Jak tam? Ja przede wszystkim, jak pojechaliśmy tam na Mistrzostwa Świata do Kanady, to się bardzo cieszyłem, że to jest w Kanadzie, bo od dziecka gdzieś tam miałem, chodziło mi po głowie, że tam to jest fajny kraj, fajnie by było tam mieszkać czy żyć. Lister klonowy. Jakbyś tak. No i taki fajny klimat zawsze mi się kojarzył. I już to było jakby małe spełnienie moich marzeń. I później, jadąc sam, tylko myślałem o tym, żeby dobrze się bawić. Trafiliście do Ontario, do Toronto, do Montreal? Do Toronto i do Montrealu. Okej. Okay. I to było podstawa, żeby się dobrze bawić. Jak zobaczyłem piłkarzy w Brazylii, bo już znałem takich piłkarzy jak Neymar czy Marcelo, to jakoś było za nich tylko przede wszystkim z tego, z gier komputerowych. Czy oni grali tam na tych mistrzostwach? Tak, tak, tak. To było wszystko z gier komputerowych i to było fajne. Nie? To było taki, ten mówię, kurde, stoimy, pamiętam, gdzieś w tunelu z Brazylijczykami i mówię, ja pierdolę, ja go znam przecież z tego, z menedżera, nie? I mówię, no ja nie mogę, nie? Fajna sprawa. Ale to dodawało pewności siebie. Naprawdę dodawało pewności siebie, bo chcieliśmy wszyscy. I ja byłem święcie też przekonany, że to będzie fajny turniej, ale bo bardzo chciałem tego, że chciałem ich ograć po prostu. Chciałem być lepszy od nich i się zdarzyło. A wynikowo jak to wyglądało, powiedz? To były 3 mecze. Z Brazylią wygraliśmy 1-0. Słuchajcie, z Brazylią wygrywamy 1-0. A ty strzelałeś? Nie, wtedy strzelił Grzegorz Krychowiak. Grzegorz Krychowiak z Brazylią. Z Argentyną.
Tak. Później mieliśmy Koreańczyków, strzeliłem bramkę, napoczęliśmy ich, ale później nas trochę rozjechali, bo 6-1. No i mecz z Koreą też strzeliłem bramkę i oni nam wyrównali, ale to dawało nam awans. Czyli remis z Koreą, wygrana z Brazylią, sensacyjna mimo wszystko wygrana z Brazylią, słuchajcie. I porażka ze Stanami Zjednoczonymi dawało nam wyjście z grupy, uwaga, od razu w ćwierćfinale, słuchajcie, Argentyna. I to Argentyna z Sergio Aguero. Może dwa słowa na ten temat. No, to była Argentyna, która zdobyła mistrzostwo świata później, więc to też było fajne przeżycie. No, grało bardzo dużo zawodników. Na tamten okres jeszcze później po tym mistrzostwach też Maximiliano Morales on trafił. Do Rosji, grał w piłkę, no był Aguero, Zarate, Di Maria, no to byli ludzie, którzy później zrobili potężne kariery. A ja stałem z nimi tak naprawdę później obok wybrany w czwórce najlepszych piłkarzy na tym turnieju. Słuchajcie, w czwórce najlepszych piłkarzy, mało tego, słuchajcie, w tym meczu Dawid strzela gola aktualnym wtedy mistrzom świata U20 w Kanadzie. I to chyba otwiera te drzwi, tak, Dawid. To otworzyło mi drzwi tak naprawdę do gry na bardzo wysokim poziomie. Już grałem w Legii, to był dla mnie bardzo wysoki poziom, ale ten szczebel tego wyjazdu do gdzieś zagranicznych klubów otworzył potężnie. I słuchajcie, zatrzymajmy się teraz, bo znowu jest ciekawy wątek. Zanim dojdziemy do Mazrucha, pozwolisz mi, że jeszcze jeden wątek przypomnę. Doszło do konfrontacji między tobą a agentem z Dawida. Zdaje się, na meczu reprezentacji Polski spotkaliście się panowie? Czy gdzieś w okolicach? Trochę inaczej, ale okay. Po prostu ja byłem na mecz reprezentacji Polski w Warszawie, bo na pewno byłem tam obejrzeć kłos, który reprezentowałem, a byłem w Hiltonie, bo zawsze dużo razy reprezentacja polska nocowała w Hiltonie i tam po meczu wieczorem decydowałem wrócić do domu, a kiedy po prostu byłem na zewnątrz, tam na chodnik, blisko parking i samochód, taki młody chłopak przyjechał do mnie, on się nazywał Kopeć. Widziałem go przez szybę, tam stał z kolegą, mieli ładny garnitur i dwie młode dziewczyny. Mi śledził mnie i chciał rozmawiać ze mną. On mi powiedział, znam pana, niech pan spiada Dawid Janczyk. A to byli fajne, byłem trochę zaskoczony, na drugiej stronie to byli fajne słowo, bo zawsze chciałem reprezentować ten wspaniały piłkarz. Okay. On sam powiedział dlaczego, bo od daleko, kiedy nie wspomniała mi te momenty, to nie wygląda tak fantastycznie, ale w końcu jesteśmy w Legii. Potem są te piłkarze, którym mówiliśmy, Witzel, Fellaini, potem jest Neymar i te inni, Di Maria. To jest coś niezwykłego, to jest wysoki poziom i to pokazuje, że nie trzeba ani tłumaczyć, ani gadać za dużo, że on miał olbrzymi potencjał. Bo nie poszedł tam jak zwykły piłkarz, po prostu zmienił, ścielał bramki, zmienił wyniki i grał na wysoki poziom. Dlatego kiedy ten pan Kopeć, ten młody chłopak się zgłosi do mnie tam, trochę dziwne, bo to jest tak późno i tam po meczu i mówi, spiedał Janczyka, ja nie reprezentuję go, jesteśmy tam na chodnik i on kontynuuje i mówi, słuchaj, bo on pasuje świetnie do Uxera albo do Anderlechtu, ja wiem, że ty jesteś mocny, możesz, słucham go i co on mówi, jest prawda, bo to są dwie kluby, które, gdzie mogłem otwierać drzwi i na drugiej stronie, gdzie on mógł grać, bo w Uxeru po prostu jest cała historia polskiej piłki nożnej, gdzie
kiedy był Giru. Ja myślę, na świecie grali najwięcej Polacy. Przepraszam się, Giru to znaczy Giru, czyli mistrz świata z ekipą Francji. Nie, on był mistrzem Francji z małym miasta i mała drużyna w Auxerre i 4 razy Puchar Francji. I to on, to jest ten klub, który na świecie angażował najwięcej Polacy, bo lubili ten styl. Pierwszy, który zatrudnił, był Szarmak. I on pojechał Giru na, jest taka historia anegdotyczna, który on pojechał na Mistrzostwa Świata w Niemczech i się zgłosić do Szarmaka. On brał taka pudełka z piwem, który pozwolił go się zbliżać od Murawa, od wojska tam i mógł zmienić zdanie z Szarmakiem i w końcu zatrudnił go i różne, Janas też był i pełno inne polskich piłkarzy, dlatego jego styl też pasował do Auxerre'a, który zawsze miał takie szybkie napastnice jak Cissé, jak Marle i do Anderlechtu też bez problemu. To był ten okres, taka drużyna, który był albo mistrzem Belgii, albo wicemistrzem, który grał cały czas w Puchar Europie, który miał taki styl bardzo technicznie, który pasował do niego. Dlatego to mnie interesowało to, ale ja nie byłem tak młody, dlatego nie śniłem. Mówiłem, słuchaj, tak, fajne. Się dzwoni mi i faktycznie on mi dzwonił raz później, on się kontaktował ze mną, jego manager Kopecz i trochę ta rozmowa była dalej od niego. Okay. Dlatego skończyliśmy tam ta rozmowa, nie rozmawialiśmy później i po prostu ja już nie miałem kontakt ani z Dawidem, ani z managerem. Dowiedziałem tylko, że Dawid podpisał do CSKA Moskwa. To mi wkurzało, bo dla mnie to nie był dobry kierunek, kiedy widziałem jaka kariera on zrobił, jak błyszczał na właśnie, co mówiliśmy wcześniej, na te różne mecze w Legii i do reprezentacji. Było dla mnie różny kraj atrakcyjniejszy i drużyny, które pasowali lepiej do niego. Dlatego się decydowałem dzwonić do Kopecz i dać moje zdanie, gdzie mówiłem do niego, niedobrze zrobiłeś, ja nie ty gratuluję, bo co ty robiłeś tam, nie mi podoba. I on mi powiedział, za dużo pieniędzy, jak jest do ten świat piłkarski. Dlatego tak wyszło i ja myślę, że skończyć ten temat, że taki piłkarz z taką umiejętnością, taki styl gry, gdzie on potrzebował jeszcze jedna etapa, bo ja myślę jechać do Liverpoola albo do Manchester United, to był też za szybko. Było lepiej taka jedna etapa, jak właśnie Kopecz powiedział wcześniej do Auxerre'a, do Anderlechtu, albo inny klub we Francji, jak Lille, francuski piłkę nożne pasował doskonale do niego. To samo belgijski do te 3-4 najlepsze drużyny, Gen, Brugge, też pasował, bo to są kluby, które grają bardzo ofensywnie, kontrataki też, które zawsze mają dobry zespół, bo muszą walczyć na różne strony, to znaczy Puchar Klubu, Puchar Europie i w Lidze. I on mógł też świetnie grać do takie kluby holenderskie jak Ajax i PSV i skończyć, ja myślę, też do dużo klubów w Bundesligi.
Słuchajcie, ważna informacja. Michel przez blisko 15 lat współpracował właśnie z Giroud, z XR. Słuchajcie, Dudka. Michel, kto jeszcze trafił tutaj z twoich rąk do XR? Tak, Darek Dudka. Dudka. Dużo razy dyrektor sportowy od XR-a przyjechał obejrzeć go, bo proponowałem Darka. Darek jest fajny chłopak, który jest dosyć szybko się aklimatyzuje i nie jest konfliktowy i on mógł grać na różne pozycje. W Wiśle ten okres grał cały czas na lewej stronie jak obrońca. Mógł też grać jak stoper i jak pomocnik defensywnie. I nawet grał jeden mecz, chyba on był najlepszy piłkarz do ten mecz w Champions League przeciwko Real Madrid. I grał tam jak prawej obrońcy, bo Darek Dudka jest prawonożną. Mhm. Ale Dariusz Dudka, kogo jeszcze? Kto Michel jeszcze z Polski? Marcin Kuszbę, Tomasz Głos, Mateusz Szczepaniak. Słuchajcie, jak widzicie, naprawdę XR to był dobry kierunek. To była nasza polska kolonia. Piotr Włodarczyk też. Piotr Włodarczyk, tak. Zresztą z Piotrem wspólne korzenie jeszcze z Legią Warszawa. Natomiast słuchajcie, kochani, zatrzymuję się tutaj nad jeszcze jedną historią. Czy ty, Dawid, wiedziałeś o tym, że twój menadżer obecny, pan Kopeć, kontaktował się z Michelem? Czy to było poza twoją osobą? Nie, znaczy on mnie informował o takich sprawach. Że ten kierunek... Tak, że był taki kierunek. Przede wszystkim Anderlecht do Bruksela, bo ten Anderlecht jeszcze później powrócił w dalszej mojej karierze, ale na tamten moment tylko mi napomknął, bo to były bardzo połowiczne rozmowy. Tylko tyle, że Michel dzwonił, rozmawiał z nim, ale że nie mogło się dogadać i tak dalej. A o tym, że jakieś tam tematy, które zeszły na dalszy plan, a nie mają osoby, to później już to nie wiedziałem. Nie wiedziałeś. Słuchajcie, bardzo, bardzo ważny wątek. Ja pozwolę sobie tylko przypomnieć, że mamy piękny, prawie już wakacyjny czas. Mamcia przygotowała nam tutaj, panowie, ochłodzenie troszkę emocji, bo tematy gorące, kwoty wysokie. Za momencik przewinie się przez nas tu, słuchajcie, spora kwota. Rozleje troszkę tej truskaweczki, ale powiem wam tylko jedną bardzo ważną historię. Słuchajcie, za 4,2 miliona euro Dawid trafił do CSKA Moskwa. Tak, ale co było trochę też na ten moment, że po prostu ja się miałem kontakt z Monaco i Monaco wysyłał scout do Polski i mi prosili o po prostu kilka piłkarzy interesujące. Dlatego ja nie mieszać za dużo i nie też podróżować za dużo i męczyć za dużo ten scout. Proponowałem właśnie dwie chłopaki, które grali na Mistrzostwa Świata U20. Jeden Polak i jeden Czech. Polak to był Dawid Janczyk. Przyjechaliśmy na mecz Zagłębie Lubin Legia Warszawa. Jak każdy wie, nie jest tak trudno tam się spotkać i rozmawiać na zewnątrz, dlatego można powiedzieć delikatnie, ściągałem Dawida od szatni na zewnątrz, prezentowałem scout od Monaco i odwrotnie, zmieniliśmy zdanie, a potem następny dzień pojechaliśmy do Brno, gdzie Mazurk, 17 lat, grał w ekstraklasie Czecha jak prawej obronie. To był wysoki chłopak, błyszczał na Mistrzostwa Świata U20, był młody, 17 lat, grał wszystkie mecze w Brno i wróciliśmy dosyć szybko do Wrocławia nocować i scout od Monaco, analizowaliśmy po prostu nasze wyjazdy. I on nie czuł ani Dawid Janczyk, ani Mazur, które byli bardzo, dwie chłopaki bardzo perspektywne i które pasowali do, przedtem rozmawiałem o Francji, gadałem o Auxerre, o Lille i Monaco, było też jedna opcja, która pasowała do niego, bo zawsze też dosyć wysoki poziom piłkarski, technicznie.
I ja tam może zrobiłem pomyłki, bo nie byłem trochę zaskoczony, że ten scout mi mówi, że on nie czuje ani jeden, ani drugi. I ja tam nie reklamowałem, nie broniłem Dawida, ale powiedziałem do skauta, słuchaj, czy ty nie chcesz wyglądać głupi? Pisuj Mazur do twój raport, bo nie czujesz ani jeden, ani drugi, ale dla mnie... A w końcu pisał Mazur do jego raport i nieważne, czy 3-4 miesiące później, ten okres w Monaco Ettore był dyrektorem sportowym i był kolega od dyrektor sportowy od Fiorentiny. A Fiorentina kupował Mazur za 3,5 miliona, a ten Ettore był informowany, że był raport pozytywnie na niego, nikogo tam nie reagował. 3,5 miliona euro. I poszedł do Fiorentiny i była burza tam na korytarzu i w biurze w Monaco, a przedłużyli umowę od 4 lata od skauta. Bo miał dobre oczy i miał nosa. Tylko, nie robiłem to dla Dawida, a w końcu to nie zmieniło nic, bo on też ten sam czas trafia do CSKA za 4 lata. Tak, za 3,5 albo podobna suma i idzie do CSKA. To znaczy, nie chwalić siebie, ale proponowałem dwie dobre piłkarze, ten nie widział za bardzo i teraz na spokój, trochę przykro, ale nikogo nie jest dosyć mądre powiedzieć, słuchaj, tam idzie mi dalej, wróć jeszcze raz, oglądaj go i to zmieniło, jak powiedziałem wcześniej, dla mnie był lepszy kierunek i nawet doskonały kierunek do Monaco niż i później ja nie miałem, nie zmieniłem tematu z nim, tam się widzieliśmy, rozmawialiśmy z skautem i to się skończyło tam i szkoda. Pisze, schodźcie się trochę dziękuję tymi koktajlami, a ja dziękuję wam jeszcze raz przypomnę, 7,7 miliona euro. Tyle za taką kwotę Mazuch i Janczyk znaleźli nowe kluby. Słuchaj, Michel trochę Midas taki jesteś, muszę ci powiedzieć. Co nie dotykasz, zamienia się w złoto. Z perspektywy twojej kariery jesteś w piłce 57 lat. Słuchajcie, chciałbym powiedzieć, że Michel zaczynał piłkę jako 6-letni chłopiec. Kopał z uporem maniaka po 6 godzin dziennie, pracował ciężko, strzelał wiele goli, był bardzo perspektywiczny, był wspaniałym piłkarzem, grał na terenie Belgii, do Polski trafił w wieku 33 lat. Jeszcze w naszym kraju też pograłeś trochę w piłkę, jak dobrze. Ale ja nie jestem wizjonerem. Ja po prostu, jak dużo ludzi, którzy są w piłce nożnej, jak na przykład tam Dawid rozmawiał o Korzym i o niego, to nie Sandecza nie jest taki znany klub i umieli przygotować dwie piłkarze. Dlatego dobre piłkarze są wszędzie i właśnie jest dosyć trudno promować chłopaki, bo są dużo ludzi, którzy mają inne zdanie. To dlatego na początku, kiedy rozmawiamy o Auxerre, Anderlecht, Monaco, to są dobre kierunki, bo to są kluby, które pasowali do Dawida i to są też kluby, które jak Auxerre, które mieli polskie korzenie i gdzie on mógł się adaptować bardzo łatwo. Słuchajcie, to są naprawdę wielkie rzeczy. Ja naprawdę jestem szczęśliwy, dumny. Nawet przez chwilę nie przypuszczałem, że w naszej kruszy na arenie tak zacnych gości, jeszcze raz przypomnę, będę miał. Słuchajcie, Dawid, czy ty na ten temat masz jakieś swoje informacje? Na ten temat może nie, ale tak mogę jeszcze raz powiedzieć. Czy pamiętasz ten Lublin, tego skauta z Monako? Pamiętasz tamten mecz? Nie wiem, może... Gdzieś tam przebitki jakieś mam w pamięci, ale dokładnie nie pamiętam. No ale przede wszystkim to, że o Monako też słyszałem, to pamiętam, że był temat też poruszany.
Ale to wszystko właśnie było tak tylko gdzieś delikatnie zaczepiane, dotykane, ale nic z tego nikt nie robił. Gdzieś jakoś teraz po latach, no wiadomo, że popełniłem duży błąd idąc do CSKA i tak dalej, ta kariera gdzieś mi przystopowała, że Michel miał lepszą wizję tego wszystkiego, że chciał, ale tak jak sam Michel powiedział, jest ile ludzi, tyle zdanie, nie? Ale nie każdy patrzy na zawodnika. W tamtym okresie wygrały pieniądze, wygrało to, że ktoś już miał coś zaplanowane po swojemu, tak jak mój menedżer, a ja po prostu się do tego dostosowałem. Nie miałem swojego zdania, tylko się trzymałem tego, tej mojej lojalności w stosunku do Legii, w stosunku do Kopca. I dlatego może powinienem wtedy inaczej reagować, może też ktoś powinien mocniej gdzieś to wszystko złapać za głowę, żebym po prostu nie szedł w tamtym kierunku. Ja po prostu pamiętam dobrze ten moment, bo właśnie ten scout od Monaco i Monaco odzywał do mnie, mi prosić dobre piłkarze, dlatego proponowałem jeden piłkarz, który nie był na umowę ze mną. I pamiętam doskonale tam dalej trochę od obiektu, gdzie prezentowałem ten scout do Dawida. On zapomniał to. Jest dosyć trudno, bo ten mówił po francusku, Dawid po polsku. Ja mówiłem, to jest Dawid Janczyk, fajny. Ten to jest Stefan, fajny. I to się skończyło tam. I jest fakt, kiedy jest trochę dziwne później, bo mówisz, że na jedną stronę trochę się znam, i na drugiej stronie, dlaczego nie wołałem drugi raz Monaco? I może jesteś trochę oduszony, kiedy kogoś ważny, który reprezentuje taki klub, mówi, nie czuję ani jeden, ani drugi, a ty myślisz, że ty masz dwie dobre piłkarze, które dla ciebie mogą się załapać do takie kluby, błyszczyć, a ty mówi, nie. I trzeba być bardzo, nie będę powiedzieć pretensyjny, ale dosyć silny i co to zmieni? Powiedzieć, ty się pomylisz, ale faktycznie mogłem po prostu prosić, przyjechać jeszcze raz, drugi raz, trzeci raz do Polski, obejrzeć go. Mają duży plan. To jest już fajne ściągać jeden raz, dlatego ty musisz być dobre. I ostatni słów, Monaco to było ja, bo to ja, który byłem scoutem i chciałem, ja myślałem, że on będzie zachwycony w grę i tak. Ja mówię, słuchaj, jest piłkarz, on mówi, o fajne, ja, i tak nie poszło. Szkoda, ja mogę powiedzieć właśnie, że szkoda, że nie poszło i że szkoda, że nie naciskałeś bardziej wtedy. Bo tak między prawdą a Bogiem, to ja nigdy nie miałem umowy menedżerskiej z nikim, nie? Nawet słuchajcie, kochani, znam zarówno świetnie Michela, znam świetnie, słuchajcie, Dawida. Dzisiaj naprawdę spędzamy świetny dzień. Tutaj zanim zaczęliśmy nagrywać nasz reportaż, mieliśmy kilka chwil na taką luźną rozmowę. Muszę powiedzieć, że aż sam byłbym ciekawy, jak te losy potoczyłyby się, gdyby faktycznie po tej rozmowie telefonicznej z panią Krysią, którą serdecznie pozdrawiamy, Krystyna to mama Dawida, gdzie Michel w tamtych czasach nie było internetu, trzeba było po książce telefonicznej latać, jak Michel opowiadał, tam szósty czy siódmy telefon, chyba to był telefon trafiony. I dzisiaj tak się zastanawiam, ciekawe panowie, jakby to się potoczyły te wasze kariery, gdyby faktycznie kierunek poszedł na zachód, a nie na wschód, w stronę CSKA. Natomiast ja bym chciał jeszcze tylko przypomnieć wam o jednej bardzo ważnej rzeczy i to był chyba wasz ostatni kontakt. Spotkaliście się w Belgii, bo kiedy CSKA Moskwa, okres, w którym Dawid przebywał, zakończył tam karierę sportową, to Dawid trafia do Belgii. Może tu w odwrotnej kolejności Dawida poproszę, jak to się stało, że trafiłeś do Belgii, do jakiego klubu, jak doszło do spotkania na rodzinnej ziemi Michela? Gdzieś tak teraz sobie, jak tak myślę, to wszystko gdzieś, ta moja kariera gdzieś była z boku, bo z
CSKA trafiłem do Belgii, dlatego że do Lokeren CSKA kupiło, z Lokeren kupiło Mazu do CSKA. I to była taka obopólna wymiana, że ja idę tam na wypożyczenie, oni kupują Mazu, idzie do nich do CSKA. Mazu był najlepszy ścielec w Lokeren, taki od Niger, taki Murzin, który miał jeden dobry sezon w Lokeren. Tak. Lokeren, przypominamy, to jest, słuchajcie, u Włodka Lobańskiego, którego również serdecznie pozdrawiam. A też nie się adaptował do CSKA, nie błyszczał. Też nie dał rady, po prostu. Nie, dał, nie przebił się w CSKA. Tak jak mówię, to tak, nie przebił się, to był specyficzny klub. No. Bardzo mieli mocny atak, tak naprawdę na tamten moment. Tak, Law chyba wtedy z bardzo silny, że taki jego pamiętam. Mieli po prostu nie do ruszenia z pierwszego składu. To akurat był taki moment, w którym trafiłem też bardzo na ciężki temat, żeby to wszystko poprzeskakiwać. Czy ktoś był lepszy, czy nie lepszy, oni musieli grać. No, ale tym bardziej, że oni strzelili mnóstwo bramek, więc to nie było takie łatwe ich poobronić. A do Belgii trafiłem na własne życzenie, bo tak naprawdę też chciałem się rozwijać, chciałem grać. Wiedziałem, że Belgia jest fajnym kierunkiem. No i w Belgii się zakochałem, jak przyjechałem od razu, więc to jest niesamowity kraj. No, chciałbym też może kiedyś tam jeszcze wrócić i mieszkać nawet, bo naprawdę bardzo mi się podoba mentalność ludzi, klubów. Można poczuć już tą europejską piłkę fajną. Tego mi było potrzeba właśnie. I na tamtym okresie, no i pewnego razu zadzwonił. Przenosisz się do Lokeren, do Włodka Lubańskiego. Do Włodka Lubańskiego. Tam Włodek bardzo mocno mi pomógł. Dużo treningów indywidualnych miałem z Włodkiem. Co przełożyło się na strzelanie bramki. I tu się chwilę wtrącę, bo nie wypada, żeby sam się chwalił, kochani, ale to był bardzo dobry sezon Dawida Jańczyk w lidze belgijskiej z ówczesnym królem strzelców Lukaku. Toczyliście mocny pojedynek. Lukaku jeszcze dzisiaj chwilkę będziemy rozmawiać, bo mając tutaj, słuchajcie, eksperta takiej klasy jak Michel Thierry od piłki nożnej, chciałbym na koniec tej naszej rozmowy, panowie, jeszcze trzy słowa na temat finału Ligi Mistrzów, który już jest w sobotę, dlatego że Kevin De Bruyne, w opinii jeden z najlepszych piłkarzy na świecie, a na pewno największy strateg logistyki, technik, będzie grał właśnie przeciwko Lukaku, ale o tym porozmawiamy na sam koniec. A teraz chciałem powiedzieć, że Lukaku zostaje królem strzelców. Benteke na drugim, a na trzecim miejscu po tych treningach z Włodkiem Lubańskim, o których Dawid opowiada. Bardzo dużo pomogły. Przynajmniej przede wszystkim dużo pewności siebie w wykańczaniu sytuacji, bo w Lokeren ich nie było dużo. A jednak gdzieś te 2-3 na mecz, a zawsze to bramka gdzieś się pojawiała. Taka pewność, dużo pewności to nabierają. I potem przenosiny, których nie do końca rozumiemy, ale zostawmy to. Jak ty to, powiedz, Michel, widziałeś? Jak usłyszałeś, że Dawid się przeniósł do Lokeren, doszły do ciebie pewnie szybko te słuchy. Myślę, że podglądałeś mimo wszystko karierę Dawida. Ja byłem bardzo zadowolony, że on miał sukces tam i dobrze się czuł i ścierał bramki. Potem byłem trochę zaskoczony, dlaczego zmienił klub w Belgii. To nie znaczy, że on nie może zmienić klub, ale jeszcze jeden sezon więcej mógł jeszcze stabilizować swoją sytuację. Jak teraz wrócić do Mazu, który nie miał sukces do CSKA, to był też trochę podobny. On musiał jeszcze grać jeden sezon, on wyjściał dosyć szybko w Belgii, ścierał dużo bramki, to nie był ten sam profil jak Dawid, bo to był wyższy piłkarz, silniejszy, lepszy z głową i po prostu... Szybki był bardzo. I Dawid może grać na różne pozycje w ataku, a ten był dziewiątkiem. Typowa dziewiątki. Ale właśnie kiedy przyjechał do Belgii, jak Dawid, szybko miał sukces, ścielał, myślę, 22 albo 20 bramek i to jest za mało jeszcze wyjeżdżać w zachodzie, bo chłopak jest jeszcze dosyć surowy, nie jest dosyć doświadczony, musi jeszcze więcej mecz ligowe, jeszcze więcej bramki, emigrować i mieć sukces też do mocniejsze, silniejsze i bogatsze kluby. I w tym momencie przenosisz się, powiedz mi... Do Germina Berschot w Antwerpii. Do Berschot, który jest niedaleko od Lokeren.
No, to jest w Antwerpii. Część flamencka czy część francuska? Flamencki. Flamencki. I Lokeren jest flamencki. Czyli strona holenderska, słuchajcie. Belgia jest częścią holenderską, częścią francuską. Można powiedzieć, że tam to jest dosyć trudno rozumieć. To jest podobne jak tu w Polsce, kiedy mamy Ruchorzów, Górnik Zabrze, Polonia Bytom i tak dalej. Tak. W Antwerpii był Berchtesgaden, który był bardzo znany klub i który teraz spadł do druga liga. Był Ekeren też, który grał w Ekstraklasie, który też nie istnieje. I teraz ten klub w Antwerpii, który jest mistrzem Belgii, no ten właśnie sezon, to jest Antwerp właśnie. I to dlatego, jak on grał do Berchtesgaden, do miasta od Antwerpii, który jest od 120 km od mojego miasta w Belgii, dzwoniłem do niego i się spotkaliśmy się w Antwerpii z moją córką. Jak wspominacie to spotkanie, panowie? Bo minęło wtedy koło kilku lat. No już sporo, ale to tak jak mówię, rozmawialiśmy przed tym wywiadem i tak próbowaliśmy sobie to wszystko przypomnieć. I właśnie pokrótce sobie przypomnieliśmy, że no Michel był wtedy z córką, właśnie pamiętam. Jeszcze pamiętam, jak jechałem na to spotkanie i tak dalej. Właśnie mówi, że będzie z córką i spotkaliśmy się wtedy w hotelu w Hiltonie. I rozmawialiśmy, ale nie rozmawialiśmy jakoś o jakichś dalszych planach czy coś w tym stylu, tylko bardziej jako koledzy, którzy się spotkali, którzy tam mieli ze sobą coś wspólnego wcześniej. Dokładnie. Bardzo sympatyczne spotkania, gdzie po prostu trochę dać energii do niego, bo jest w zachodzie, zmienić zdanie i to był bardzo fajne. Ja byłem zadowoleni widzieć go znowu, on też. I potem nasz los poszło do innych kierunki. Ale wrócić do twoja pytania, które nie skończyliśmy dawna na tematu, co było, czy na przykład on był w Monako. Ja będę powiedzieć ogólnie. Nie rozmawiamy, czy był do Monako, czy mi udało. Rozmawiamy ogólnie, co ja osobiście nie rozumiem, ale wiem dlaczego. To jest jak taki talent, taki piłkarz z takim potencjalnym, ofensywnym, który pokazał to do różnych krajów, do różnych poziomy, nie miał po Mistrzostwach Świata U20, nie miał więcej kluby od wysoki poziom, który się zgłosili do jego menadżera. Albo do niego, to nie chodzi o Menago, bo kiedy chłopak tak strzela 3 bramki przeciwko Belgowie, nawet czy to jest U19, normalnie skauty, normalnie sportowe dyrektorze muszą, dlatego zareagować. Odbiłeś tak, to do mnie, tak. Gdzie ja nie byłem jego Menago, jak ja lubiłem jego styl gry i wjeżdżałem z nim, trochę się zgłosiłem do tego, ale dlaczego właśnie te ważne kluby nie się zgłosili? Kiedy jest taki talent? Dlatego to jest pytanie, a ja wiem dlaczego. Rozmawialiśmy już wcześniej na ten temat. To jest ten świat piłkarski, gdzie to pokazuje, że nie tylko talent wystarczy. Czasami decyzje, czasami podejmowane. I tam ja myślę w końcu, kiedy właśnie dzięki te różne spotkanie i te zmiany zdanie, można widzieć, że w życiu trzeba mieć trochę szczęścia. Dokładnie. Przepraszam, zanim dokończymy temat, ja chciałem właśnie na temat tego szczęścia trochę powiedzieć. Dajcie mi 3 minuty, panowie, może 2, spróbuję jak najszybciej. Ale historia współczesna, czyli czas, od kiedy jesteśmy tutaj razem z Dawidem, trwa pół roku. Natomiast Michela spotkałem, słuchajcie, no 6-7 lat temu, myślę, na pewno. Słuchajcie, przygotowałem tutaj taką pamiątkę, bez której no, pewnie nie dane by się było nam spotkać. Dlatego odnośnie szczęścia, decyzji, odpowiedniego miejsca, czasu i tak dalej, 2 słowa chciałem rzec. Słuchajcie, to jest statuetka, którą patrzę bliżej. Jesteśmy w ogóle w pokoju Gutka, który trochę momentami przypomina muzeum, bo tych świecidełek mamy sporo, ale
poświęciliśmy wiele czasu w życiu na jego pasję. Słuchajcie, to jest statuetka Król Strzelców 7 Memoriału Ireneusza Maciasza w halowej piłce nożnej w Twardogóra. Słuchajcie, Michel to również wielki filantrop, wspaniały człowiek, człowiek ogromnych zasad, facet, który mnie zafascynował od pierwszego spotkania. Słuchajcie, kiedy Kuba po raz pierwszy pojechał do Twardogóry na Memoriał Maciasia, Michel organizował turnieje dla dzieciaków na dwóch halach, w świetnych obiektach, z fajnymi ludźmi. Turniej dla dzieciaków, potem turniej dla oldboi. Poproszę go o dwa słowa na ten temat, bo nie chcemy tutaj nic obiecywać, ale w planach i w przygotowaniu jest pewna niespodzianka. Natomiast po raz pierwszy na swój turniej Kuba trafił z Zagłębiem Lubin. Nie pojechałem wtedy, nie udało się, musiałem być z Kudełkiem na innym turniejem. Pojechał Kuba, właśnie wtedy stoczył chyba pojedynek o Króla Strzelców rzutów karnych i tak gdzieś tam się panowie zapoznali. Potem doszła do nas informacja, Michel zaprosił nas na następny rok na turniej. Przyjechaliśmy z inną ekipą, z naszą taką podwórkową, fajną, sympatyczną bandą FC Yellow. Tam w finale zagraliśmy ze Śląskiem Wrocław, jak pamiętasz, na boisku zdaje się Borys, obecnie reprezentant Polski U17, brylowali właśnie razem z Gutkiem na parkietach i stamtąd przywozimy taką piękną niespodziankę. Ale ta niespodzianka i pamiątka, mamy do niej ogromny sentyment. Ale stało się wtedy coś większego, słuchajcie, poznaliśmy się z Michelem. Michel został, przepraszam, że tak powiem, ale entuzjastą talentu Kuby. Na moje ogromne szczęście, dlatego że cieszę się, że dzisiaj jest nam po drodze. Pomaga w kierowaniu karierą. Oczywiście Kuba wykonuje kawał ciężkiej pracy, ale słuchając tego wszystkiego, ogromnie się cieszę. Chciałem podziękować za to, że jesteś. Pytałeś, jak pamiętam, tyle chwaliłeś mnie, ja nic nie pamiętam od tego, bo już mi zawracałeś głowa, co ja mogę powiedzieć. Właśnie zawsze do ten turniej, co jest ważne, że byli 20 do 35 drużyny młodzieżowe, zawsze próbowaliśmy, bo są inni, faktycznie jestem głównym organizatorem, ale mi interesowało po prostu zaprosić 3 kluby, 4 kluby w ekstraklasie, jak Zagłębi Lubin, Miecz Legnica, Śląsk Wrocław, Widzew Łódź i też dużo drużynę od Wiochy. Z mniejszych klubów. Od tak. Mniejszych klubów też, tak. Nie tylko, ale Wiochy i też takie mniejszy klub jak Olympic Akademii po prostu, bo to było fajne grać przeciwko drużynie, które byli lepsze organizowane od ekstraklasy i co mnie interesowało, to jest, że dużo gwiazdy, dużo znane ludzi przyjeżdżali, właśnie dawali medale, dawali statuetki i dla mnie najważniejsze to było, że te dzieci mają jeden dzień wspaniałej zabawy, przygody. Tak jest, po prostu, które zmieni ta i szkoła i po prostu mieć gwiazdy w oczy i dobrze się czuć. Ale teraz po fakcie, tak, Kuba był najlepszy Król Strzelców, ale byli też, jak powiedziałeś, to jest dziwne w życiu, nic nie robiłem na to, zaprosiłem tylko chłopaki, które już by chciali. Jest taki Boryś, który teraz jest pierwszym składem. Jesteś Sinot Jeżerski, który ma też perspektywę. Inni, który właśnie, i to jest fajne widzieć, że... A ja tylko dodam od siebie, słuchajcie, że tutaj nie będziemy kamerą przebiegać, ale tych świecidełek, tych pamiątek turniejowych jest naprawdę wiele, o czym świadczy, że ponad 10 lat poświęciłem na większość weekendów na piłkę nożną, na turnieje. Tak. I ten twój Michel był naprawdę z bardzo wysokiego C, dlatego bardzo ci dziękuję, że mogłem być częścią tego wspaniałego wydarzenia. Jak powtarzam, mój cel był dać ciepło do tych dzieci. Dlatego te dwie hali pozwolą na bezpiecznie sytuację, bo też to jest ważne. Dużo konkurencji
I tam jest, co pozwoli dać dużo radości do dzieci, to są te medale, to są te pucharze, to są te statuetki, plus gwiazdy, które są tam. Od razu dziecko ma wszystko. On grał, on jest zadowolony, że był w turnieju i kopał w piłce. On też dostanie coś na pamiątki i jeszcze widzi... Może nie tylko gwiazdy piłki nożnej, gwiazdy teatru, tylko... gwiazdy kina, gwiazdy muzyki. Malarze, to jest impreza aktorzy, o wielkim charakterze sportowo-kulturalnym. Aktorzy, piosenkarki. Tak. Słuchajcie, Michel potrafi wokół siebie zorganizować bardzo taką naprawdę fajną grupę ludzi, dlatego tym bardziej się Michel jeszcze raz cieszę i dziękuję. Natomiast słuchajcie, mam sumienie, bo ucieka czas. Ja mogę ich tu martwetować 2 godziny, słuchajcie, ale każdy ma swoje obowiązki. Chciałbym, Michelku, już pomalutku zamknąć nasz wywiad historią współczesną. To znaczy tak, słuchajcie, Michel cały czas jako aktywny scout manager, cały czas pracuje w zawodzie, jest ciągle na meczach, dostajemy informacje, tu oglądał 17, tu jest na Realu Madryt, tu mamy bardzo fajny, bliski kontakt, z czego się bardzo cieszę. Natomiast zdaje się, że Jakub Kiwior, jako też pomagałeś przy transferze do Anderlechtu jako scout narodowy. Tak, jeżeli tak dobrze było. Pamiętam. Tak było. Także... 16 lat przyjechał na testy do Anderlechtu i udało Jakuba po 2 tygodnie podpisać 4 lata. Słuchajcie, naprawdę kaliber gatunkowy dzisiejszego spotkania jest naprawdę gruby. Natomiast słuchajcie, historia współczesna, Dawid Jańczyk, telefonicznie rozmawiamy w grudniu, mówię, Dawid, wbijaj, mamy fajny pomysł na życie, powinno się udać, powinno być dobrze. Dawid, jak puentujesz przyjazd do nas? Jesteś już z nami pół roku. No tak, jestem i przede wszystkim pół roku, ale to pół roku bardzo intensywnej pracy nad wieloma rzeczami sportowymi, nad pracą nad sobą, mentalnością. Ale tu czuję się bardzo swobodnie, bardzo luźno. Mam i ogromnie się cieszę, że mnie poznałeś. To przede wszystkim. Żeby nie zapomniał powiedzieć. Nie mogę zapomnieć. Oczywiście żartuję, kochani. Nie mogę zapomnieć. Mamy świetną, wspaniałą relację. Serio, no i wiesz, no, od tej strony takiej elementalnej pomocy pod względem właśnie tego, żeby sobie wszystko poukładać, to, no, to jesteś tutaj ty gwiazdą. Nie, słuchajcie, absolutnie. Ja jak Napoleon jest, malutki, jestem na gigantów barkach i dlatego niechcący czasami gdzieś tam wyżej, ale to tak, oni są gigantami. Taka prawda, ale no, ja czuję się tutaj świetnie. No, Słuchajcie, Dawid odbudowuje formę nie tylko tą sportową, ale też życiową. Nie chcielibyśmy się za wiele na ten temat rozmawiać, natomiast dla wszystkich, którzy trzymają kciuki za Dawida, mamy wspaniałą informację. Dla hejterów niestety kiepską. Dawid ma się świetnie, z dnia na dzień jest coraz lepiej. Ogromnie się cieszymy. Ta piłkarska, słuchajcie, forma, podobnie jak i u mojego Kuby, tak i u Dawida, śmieje się, że chłopaki się przekomarzają, strzelają co weekend tych bramek naprawdę sporo. Dawid w tej chwili przypomni, 24 trafienia, słuchajcie, na boisku, do tego około 10 asyst, no w tej chwili nie wiem, jesteś chyba tam w czołówce w ogóle o króla strzelców, no już raczej się nie udało, zostały nam 2 mecze, ale to sportowa, wspaniała informacja, błyszczy geniuszem, Dawid strzela gole przepięknej urody, słuchajcie, mecz z Ocicami, zapraszam, zobaczcie jak uciszył 300-400 kibiców, którzy nie do końca sprzyjali, jak to w niskich ligach czasami Michel bywa, bramką uciszyliśmy, pięknym golem, słuchajcie, właśnie wtedy. Natomiast jak to w życiu sportowców, chcę wam życzyć, panowie, sukcesów, radości, satysfakcji, czego sobie życzycie. Cieszę się, że udało nam się razem poznać. Mam niespodzianki, słuchajcie, Michel, dla ciebie przygotowane. Natomiast, żeby tak się stało, Dawidku, słuchajcie, mamy tutaj, kochani, piękną pamiątkową kartę. Dawid Jańczyk w barwach GKS-u Zenit Raciborowice, bo teraz ten klub Dawid na dzisiaj reprezentuje. Bardzo bym cię poprosił o autograf dla naszego przyjaciela Michela. Michel, natomiast mam jeszcze jedną, myślę, fajną dla ciebie niespodziankę, kochany przyjacielu.
Dziękuję. Słuchaj, nie ma za co dziękować, ja się ogromnie cieszę, to ja dziękuję, że z nami jesteś. Słuchajcie, w Turbo Kozaku nie tylko tam wymieniają koszulki, my też taką mamy tutaj dla Dawida. Słuchajcie, od mojego serdecznego przyjaciela Jaromir Kocot. Jest firma Cutline produkująca odzież sublimowaną, czyli jakby nasze ciuchy, w których meczowe gramy. Tu nie ma żadnych naklejek, wszystko zrobił komputer, fajna stylóweczka. Słuchajcie, koszulka z numerem 15, czyli z numerem meczowym Dawida, ląduje w tej chwili do naszego... Delikatna. Bardzo delikatna. W tym się naprawdę świetnie gra, świetnie biega. Bo wysoka to półka, także Jaromir, bardzo dziękujemy. Natomiast myślę, że gdzieś tutaj też chyba maźniemy dla króciutki autograf, tak jest. Proszę bardzo, może ja też pomogę, tu naciągnę na numerze, czy gdzieś piszemy. Na numerze. Na numerze myślę chyba najlepiej. Słuchajcie, piękny, pamiątkowy moment, natomiast niech koszulka Ci przypomina o naszym wspaniałym spotkaniu. Misze, zobaczcie, z pięknym autografem. Dziękuję. Misze, nie ma za co dziękować. Dziękuję. Jesteśmy zaszczyceni, cieszymy się bardzo. Natomiast słuchajcie, ostatni słów, coś chciałeś powiedzieć właśnie. Tak. Jak chwaliłem talent od Dawida cały wywiad, to jest chłopak, jak Ty powiedziałeś, chodzę od tylu lat do tyle meczy, od różnych poziom, że widziałem, jak on miał 16-17 lat, widziałem De Bruyne, widziałem Courtois i jak ja pracowałem na Anderlecht, też właśnie, kiedy miał 15 lat, widziałem Lukaku, bo byłem w klubie, jak Salamakers, który jest teraz do AC Mediolan. Widziałem go, kiedy byłem w klubie i nie byłem cały czas, bo podróżowałem, ale kiedy byłem na przykład 2 tygodnie, co dzień widziałem Salamakers, co dzień jak Lukaku. I właśnie od tego można ocenić, jaka kariera, jaki kierunek te chłopaki brali. Dzisiaj taki chłop jak De Bruyne, on miał już wysoki poziom, kiedy grał do Genk, bo dzięki niego i Courtois, dwie młode chłopaki byli mistrzem Belgii. Decydowali, jak Dawid, emigrować, a dzisiaj Courtois jest najlepszy bramkarz na świecie i nie wiem, czy De Bruyne nie będzie, czy on wygra Ligi Mistrzów, będzie najlepszy piłkarz na świecie. Dostanie piłę. Dostanie złotą piłę. Nie, nie wiadomo, bo to nie jest taki napastnik. Jest Haaland, który strzelał więcej bramek, ale można widzieć, i to już reklamowałem od dawna i powiedziałem to od dawna, że po prostu Manchester City bez De Bruyne to jest już, nie będę powiedzieć zwykła drużyna, ale to jest już drużyna, której męczy więcej wygrać mecze, a kiedy De Bruyne, który właśnie jest do tych piłkarzy, jak Dawid też miał to, widzi panoramicznie, czuje grę, ma dobre podanie technicznie, precyzyjne i gra bardzo, analizuje szybko i widzi bardzo szybko, strzela bramki, daje asyst do różne trudne mecze. Kiedy oglądam, był to samo w reprezentacji Belgii, kiedy De Bruyne nie ma poziom, Belgia pływa, a do Manchester City, czy De Bruyne ma dobry dzień, City wygra. Słuchajcie, weszliśmy troszkę na temat, wyprzedził Michel pytanie, które chciałem na koniec naszego spotkania zadać, dlatego że dzisiaj, kochani, nagrywamy ten materiał przy czwartku, natomiast za 2 dni od momentu, kiedy nagrywamy to spotkanie, właśnie wybiegną na boiska drużyny Lukaku, czyli z Mediolanu i... Intermediolan City. Jakieś przeczucie, panowie, na ten wynik, na ten mecz? Jak ty to, Dawid, widzisz? Wiesz co, Sebuś, Intermediolan to jest moja ulubiona drużyna. Czyli po sympatii Intermediolan. Po sympatii Intermediolan. Okay. Wiem, jaki to będzie mecz, bo pewnie będzie dużo ataku ze strony Manchesteru City.
Inter się będzie bronił, ale może gdzieś gdzieś wyprowadzą kontrę. Mają Lukaku, mają tego Martineza, więc może gdzieś się uda strzelić bramkę no i bronić ten wynik, ale no siła ataku City jest bardzo mocna, jest bardzo duża, więc no może być różnie. Na pewno z biegiem czasu Inter będzie, nie stracąc bramki oczywiście, będzie groźniejszy. Okej, okay. Czyli sympatia przy Inter, będzie ciężko, tak. Ja mam bardzo podobne odczucia, natomiast jak u Ciebie, Michel? Ja ten mecz jest bardzo interesujący dzięki ta spotkania. To są tylko słowo, ale to pokazuje, że czy w Belgii, czy w Polsce zawsze jest talent. Ten okres, kiedy Dawid przyjechał od Sandecza, który jest małe miasto na polska mapa, był olbrzymi talent, jak był De Bruyne w Genk. Jest mała różnica, bo w Genk jest dobra akademia, dobra szkoła, które przygotują takie chłopaki, bo jest nie dalej od De Bruyne Trossard, który gra w Arsenalu. Mogę też dać kilka inne nazwisko, które grają na zaplecze albo grają w Belgii. U Dawida, nie wiem jak to był do Sandecza, na pewno to nie jest taki klub jak Genk i taka akademia, ale to pokazuje, że ten piłkarz miał potencjał, jak i widziałem u niego i ten sam wiek u De Bruyne. Miałem szans widzieć Lukaku też. Lukaku to jest inny typ niż te dwa, bo spotkałem go właśnie w biurze Van der Lektu. Tak, dokładnie. Szafa jest. I on był fajny, bo ja chodziłem do biura od dyrektora sportowego. I on siedział tam na biurku i pianotował na komputer, dlatego fajnie było, ale kiedy chodziłem do niego do góry na 94, a potem i taka szafa, jak mówisz dokładnie, to jest taki inny styl niż te dwie inne piłkarze, które mają więcej techniki, lubią więcej grać z piłki, szybciej się do przodu i tak dalej. Ten to jest wysoki, silny piłkarz, który na pole karne jest ważny. Dlatego dzięki ten sport mogłem zobaczyć, przecieszyć i widzieć takie piłkarze od wysokiej półki. Teraz wrócić do ten finał. Każdy mecz ma swoje sekrety. Ale ja od dawna, jak ja powiedziałem, nawet ci City nie jest tak silny z tyłu, kiedy De Bruyne ma dobry dzień, tak, dokładnie. Jest bardzo trudno zatrzymać go i dla mnie faworyt jest i dla Guardioli, czy City nie wygra ten weekend, nie wiem kiedy on będzie wygrać. Słuchajcie kochani, czyli jednak jednogłośnie uważamy, że to City powinno wygrać, ale piła jest nieprzewidywalna i za to ją bardzo kochamy. Dokładnie, bo czy ja mogę jeszcze powiedzieć jeden rzecz, tak. I to jest piłka nożna i to jest bardzo smutno, ale to dlatego nikogo nie jest wizjonerem i nikogo nie ma zawsze racji. Ci to był najlepsza drużyna, której wygrał. Od dawna reprezentacja polska była już mistrzostwa świata, bo kiedy był Gadocha, kiedy był Lato i tak dalej, to była najlepsza drużyna. Niestety była woda. I w Polsce od dawna Polacy, Polska szuka jeden ważny ewenement, który już był 50 lat temu i który zależał tylko od pogody. Spadła woda. Widzisz, o co my gadamy? Tak. A czy ty widzisz, bo ty pytałeś, jak
nasz los był, a tam, jak to było, grali wspaniale, wygrali wszystko łatwo, było właśnie na stronie politycznie, ekonomicznie i sportowe ten problem, który zostanie do tej pory Niemiec, Polska, a tam Polacy byli lepsi, a pogoda nie była i Boga nie był z tobą. Rozumiesz? Tak to a teraz jest pytanie, czy tam wygrali, co było w Polsce później. Bo do tej pory Polska szuka, próbuje po prostu pokazać, że mają piłkarze, mają skład, mogli zrobić coś. Dlatego to jest bardzo trudno, nawet kiedy na komputerze analizujesz wszystko na zimno, powiedzieć tak będzie. Ale jak oglądać statystycznie, czy City nie wygra, to jest gruba strata od Guardiola, który... Tak, szykuje to zwycięstwo od, już od wielu lat. Także, skończyłem. Tak. Słuchajcie, kochani moi, jeszcze raz przypominam, moi wspaniali goście dzisiaj, Dawid Jańczyk, naprawdę no, grubej klasy piłkarz, Michel Thierry. Michel, chciałbym jeszcze tylko przypomnieć, kochani, Eleven Sport, czy stacja, może sam dwa słowa na ten temat, powiedz, jeszcze komentowałeś mecze, prawda? Michel, ja nie zapowiadałem za wiele w tym wywiadzie na ten temat, a chciałbym, żebyście mieli kompletną sylwetkę Michela. Michel jako komentator sportowy pracował przy Eleven Sport? Tak. Sport Club i... Sport Club. Sport Club stacja... zdaje się 40 meczy, jak kojarzę. Stacja no. Sport Club i to był ten okres, kiedy Wasilewski grał w Belgii i Sport Club właśnie pokazywał te mecze, a ja z redaktor naczelny od Sport Club Warszawy komentowaliśmy z razem te belgijskie mecze od Wasilewski, który błyszczał i to było dobre. Z Patrykiem Mirosławskim. Tak jest. Tak. Słuchajcie, kochani, a potem do TV Eleven, gdzie byłem z nim znowu. My otwieraliśmy stację od Eleven, która zaczynała. I właśnie pierwszy mecz był Gandawa Genk. 0-0, pamiętam. Kochani, tak zacni goście dzisiaj na naszej Kruszyn Arenie. Podłoga to wytrzymała. Dziękujemy bardzo, że byliście z nami. Jeszcze raz panowie bardzo dziękuję. Dziękuję. Cała przyjemność po mojej stronie. Dziękujemy wam widzowie. Do zobaczenia w kolejnych produkcjach.